Wyznacz wielomian zmiennej x opisujący pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o krawędziach a, b i c. Podaj dziedzinę tej funkcji. Zaczniemy od rysunku pomocniczego. Jest tu mowa o prostopadłościanie, czyli narysujmy prostopadłościan. Czyli jest to bryła, której każda ściana jest prostokątem. Krawędzie tego prostopadłościanu zostały nazwane A, B i C. Zaczniemy od wyznaczenia dziedziny tej funkcji. Krawędzie muszą być większe od zera, czyli zarówno A, jak i B, jak i C muszą być większe od zera. Nasze A jest wyrażone za pomocą wyrażenia 9 minus x kwadrat i to ma być większe od zera. Nasze b ma wyrażenie x plus 5 i to ma być większe od zera. A nasze c jest zapisane za pomocą wyrażenia 2x plus 8 i to również ma być większe od zera. Rozwiążmy te trzy nierówności. Pierwsza nierówność jest to nierówność kwadratowa. Widzimy, że mamy tu wzór skróconego mnożenia. Jest to wyrażenie a kwadrat minus b kwadrat. Rozbijemy to na dwa nawiasy, na a minus b i a plus b. Nasze a kwadrat to jest 9, czyli co do kwadratu daje nam 9? Oczywiście 3. Czyli w miejsce a możemy wstawić trójkę. Teraz b kwadrat to jest u nas x kwadrat, czyli samo b to jest x. W drugim nawiasie mamy to samo, tylko ze znakiem plus. Szukamy teraz miejsc zerowych, czyli przyrównujemy każdy z nawiasów do zera. Z pierwszego nawiasu dostaniemy, że x wynosi 3, a z drugiego dostaniemy, że x to jest minus 3. Jest to nierówność kwadratowa, czyli jak już wyznaczyliśmy miejsca zerowe, to musimy naszkicować wykres tej funkcji. Szkicujemy o i zaznaczamy nasze miejsca zerowe, czyli mamy minus 3. I 3 i patrzymy, jak są skierowane ramiona naszej paraboli. Współczynnik a, czyli współczynnik przy x kwadrat, jest ujemny, czyli ramiona są skierowane w dół. Nas interesuje to, co jest większe od zera. Czyli zaznaczmy ten fragment, gdzie wartości są większe od zera. W minus trójce i trójce będziemy mieli kółka otwarte. Po zrzutowaniu tego fragmentu na oś x odczytujemy, że x należy do przedziału od minus trójki do trójki. Teraz rozwiążemy drugą nierówność. Jest to zwykła nierówność liniowa, wystarczy piątkę przynieść na drugą stronę, czyli mamy x większe od minus piątki. Tu mamy 2x jest większe od minus 8, podzielmy na 2, czyli x jest większe od minus czwórki. Teraz będziemy szukać części wspólnej tych trzech rozwiązań. Możemy nanieść je na jedną oś. Z pierwszego przypadku mamy, iż x leżą w przedziale między minus trójką a trójką. Otwarte na obu końcach. Z drugiego warunku mamy, iż x są większe od minus piątki. Czyli w minus piątce mamy również przedział otwarty i x są od niej większe, czyli idą w prawo. I z trzeciego warunku wiemy, że x mają być większe od minus czterech. Czyli również w minus czwórce mamy przedział otwarty i nasze x są większe od minus czwórki. Teraz szukamy części wspólnej tych trzech przedziałów. Widzimy, że wszystkie te trzy przedziały pokrywają się z przedziałem od minus 3 do 3, czyli dziedziną naszej funkcji jest przedział od minus 3 do 3. Teraz zajmiemy się pierwszą częścią zadania, czyli wyznaczymy wzór na pole powierzchni całkowitej, czyli PC wynosi. Zobaczmy, jakie mamy ściany. Mamy ścianę o wymiarach A na B, to są dwie podstawy.
Oczywiście każda ściana jest prostokątem, czyli wzór na pole prostokąta to jest a razy b. I ścian o wymiarach a razy b mamy dwie, czyli mnożymy to przez 2. Następnie bierzemy drugą ścianę. Druga ściana ma wymiary b na c, czyli mamy b razy c. I znowu ścian o wymiarach b na c mamy dwie, czyli też mnożymy to przez 2. I zostały nam ściany o wymiarach a na c, czyli mamy pole, to będzie a razy c. I takich ścian również mamy dwie, czyli mnożymy to przez 2. Teraz podstawmy pod a, b i c nasze wyrażenia. Czyli mamy 2 razy pod a wstawiamy wyrażenie 9 minus x kwadrat, a pod b wstawiamy wyrażenie x plus 5. Teraz mamy dodać 2. Pod b wstawiamy wyrażenie x plus 5, a pod c wstawiamy wyrażenie 2x plus 8. I ostatnie mamy 2, pod a wstawiamy wyrażenie 9 minus x kwadrat, a pod c wstawiamy wyrażenie 2x plus 8. Dwójkę możemy przepisać, natomiast tu będziemy mnożyć znowu każdy razy każdy. Czyli pierwsze wyrażenie razy pierwsze to mamy 9 razy x to jest 9x. Pierwsze wyrażenie razy drugie, ustalamy znak, plus razy plus daje plus. 9 razy 5 to jest 45. Teraz mamy drugie razy pierwsze. Czyli dostajemy minus razy plus daje minus, x do drugiej razy x do pierwszej to jest x do trzeciej. I drugie razy drugie to mamy minus razy plus daje minus i mamy 5x do drugiej. Teraz kolejne dwa nawiasy mnożymy, czyli mamy plus, dwójkę przepiszmy i mamy. Pierwszy razy pierwszy to jest znaki, oczywiście są dodatnie, czyli mamy x razy 2x, to jest 2x do drugiej. Pierwsze razy drugie, ustalamy znak, plus razy plus daje plus. I tu mamy 1 razy 8, to jest 8x. Następnie mamy drugie razy pierwsze, czyli ustalamy znak, plus razy plus daje plus. 5 razy 2x to będzie 10x. I teraz drugie razy drugie, czyli ustalamy znak jest plus. 5 razy 8 jest 40. I ostatnie dwa nawiasy mnożymy, czyli dwójkę przepisujemy. Dostajemy pierwsze razy pierwsze. 9 razy 2 to jest 18x-ów. Pierwsze razy drugie ustalamy znak plus razy plus daje plus. I 9 razy 8 to jest 72. Teraz mamy pierwszy razy pierwszy. O, nie chcę nam się zmazać. Ustalamy znak. Minus razy plus daje minus. X kwadrat razy 2x to będzie 2x do trzeciej. I drugi razy drugi, czyli mamy minus razy plus daje minus. X kwadrat razy 8 to jest 8x kwadrat. Na tym etapie proponuję, abyśmy opuścili nawiasy, czyli dostaniemy po kolei mnożymy wszystko, co jest w nawiasie przez 2. Czyli tu dostaniemy 18x plus 90 minus 2x do trzeciej i minus 10x do drugiej. To samo robimy z drugim nawiasem. Czyli dostaniemy plus 4x do drugiej plus 16x plus 20x i plus 80. I trzeci nawias również mnożymy każde wyrażenie przez 2, czyli dostaniemy plus
36x plus 144 minus 4x do trzeciej i minus 16x kwadrat. Teraz już tylko wystarczy wyredukować wyrazy podobne. W najwyższej potędze mieliśmy x do potęgi trzeciej. On występował dwukrotnie tutaj i tutaj, czyli mamy minus 2x do trzeciej, minus 4x do trzeciej. To nam daje razem minus 6x do trzeciej. Dalej mamy x potędze drugiej, czyli jest w tym miejscu, tutaj i tutaj. Czyli mamy minus 10 plus 4 to jest minus 6 i minus 16 to nam razem daje minus 22x do drugiej. Teraz mamy x do pierwszej, czyli mamy go tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Czyli mamy 18 plus 16 to jest 34, 54 i 90x. I zostały nam jeszcze wyrazy wolne. Czyli mamy 90 plus 144 i plus 80. Czyli mamy plus 314. Dostaliśmy wzór na wyrażenie na pole powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu.